Witajcie moi drodzy, tu Jasnowidz Nazar, Wizje w punkt. Witam was bardzo serdecznie na naszym kanale. Szczególnie witam tych widzów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością po raz pierwszy albo są tutaj od czasu do czasu po to, by się bardziej do nas przywiązać, przekonać, by zrozumieć, że jesteście na kanale tego człowieka, który ma prawo nazywać się jasnowidzem. Bowiem jako jedyny w Polsce zajmujący się taką tematyką, wbrew analitykom i wbrew wszystkim innym, przepowiedziałem, że zaprzysiężony będzie Joe Biden na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mówiłem także od samego praktycznie początku istnienia tego kanału, że bardzo obawiam się listopada 2021. Przestrzegałem państwa przed tym, że wydarzy się coś, co wstrząśnie całym krajem oraz sytuacją międzynarodową w Europie i sytuacją w Polsce. Mówiłem wtedy, że słowo na literę W, wojna, będzie odmieniane przez wszystkie przypadki i na ustach wszystkich polityków. I tak niestety się stało. Mamy do czynienia właśnie od listopada 2021 w sposób szczególny z wojną hybrydową u naszych granic. Powstała ustawa o obronie ojczyzny, którą powołało Ministerstwo Obrony Narodowej, łącznie ze wsparciem wicepremiera do spraw bezpieczeństwa pana Jarosława Kaczyńskiego. Mamy zabiegi polityczne naszego prezydenta, aby polepszyć nasze relacje z sojusznikami, aby wzmocnić gwarancje sojusznicze. Mówiłem o tym, że taki czas nastanie. I też mówiłem państwu, że właśnie listopad 2021 i to, co się będzie działo przy tych granicach Polski, będzie nazywane w przyszłości początkiem wojny polsko-rosyjskiej. Ostrzegałem przed tym, mówiłem o tym, że ten czas niebezpieczny się zbliża i że trzeba, że warto się do tego przygotowywać. W tym samym czasie wszyscy inni, a w sposób szczególny, i tu mam żal do tego człowieka, wiecie o kogo chodzi, i każdy z was powinien mieć ten żal, jeżeli jesteście Polakami. Chodzi o pana KJ. On zapewniał was, że Putin jest dobry, że Rosja jest dobra i pytał się retorycznie, dziwnie, a wskażcie mi jakiś kraj, który kiedykolwiek Rosja zaatakowała. W tym samym czasie ten człowiek mówił o tym, że Łukaszenka będzie bardziej wspaniałomyślny dla nas niż polski rząd. Mówił o tym także, abyście słuchali, proponował wam, żebyście słuchali telewizji i radia rosyjskiego, co dla mnie było wielką porażką. Nazywaliście całą tą sytuację takim jakby metaforycznym porównaniem, że ten pan ubierał się w koszulę z Putinem. Jesteście w końcu na kanale tego człowieka, jasnowidza, który przez swoich oponentów, zazdrośników był nazywany tym, który umawiał się z pogodą. Wtedy, kiedy w kwietniu, maju 2021 przepowiedziałem, że za jakiś krótki czas, za dwa miesiące, miesiąc, będziemy świadkami wydarzenia na Nowosądecczyźnie przejścia trąby powietrznej, że będzie to wielka katastrofa dla tamtego obszaru. Wskazywałem na mapie te obszary, to była właśnie Nowosądecczyzna. I co się stało? W lipcu właśnie 2021 doszło do tego wydarzenia. Ja to przepowiedziałem. Wtedy po raz pierwszy moi oponenci mówili: Nazar umawiał się z wiatrem. Takie były hasła.
No, wszystko po to, by ośmieszyć, wszystko po to, by ośmieszyć mój dar jasnowidzenia, by ośmieszyć moją osobę. W końcu całkiem niedawno, już chyba miesiąc temu, wskazałem, że na obszarze Filipin, tam na oceanie, na morzach, będzie problem z wodą, z powietrzem, z ziemią. Mówiłem, że wielkie zagrożenie jest dla tamtego obszaru, że ludzie tam będą się obawiać czegoś, bać. I całkiem niedawno właśnie tam przeszedł super tajfun, super huragan jakiś. Wielkie szkody na morzu, na wodzie i na ziemi nastąpiły. Moi drodzy, a całkiem niedawno, bo 26 grudnia był wywiad na Face the Nation, nie wiem, czy to dobrze czytam, bo to z angielskiego, z panią wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, panią Kamalą Harris. Ekskluzywny wywiad. Rozmawiała z panią prezydent Margaret Brennan. Taka rozmowa na koniec roku, w której właśnie pani prezydent powiedziała coś takiego. Współpracujemy z naszymi sojusznikami i mówimy bardzo wyraźnie. Przygotowujemy sankcje, których nikt wcześniej nie widział. Chodzi o sankcje wobec Federacji Rosyjskiej. A ja, moi drodzy, mówiłem w zeszłym roku, że przyjdzie taki czas, to będzie związane między innymi z Ukrainą, że świat ujrzy ze strony NATO i Stanów Zjednoczonych takie sankcje wobec Rosji nałożone, których właśnie świat nigdy nie widział. Wspominałem, że będzie to dotyczyło także oligarchów, najbogatszych ludzi w Rosji, samego prezydenta Putina. I to okazuje się, że 26 grudnia, dwa dni temu, zapowiedziała pani prezydent Kamala Harris, używając dosłownie tych słów moich, przygotowujemy sankcje, których nikt wcześniej nie widział. Pewnych rzeczy nie da się przewidzieć. Moi drodzy, na czym polega różnica między mną a panem Kajot? Otóż na tym, że jeden jest na pewno jasnowidzem, a drugi, mówię to o panu Kajot, opiera się bardziej na analizach, bardziej na jakichś takich sugestiach płynących z gazet. Opiera swoją pracę i swoje domniemania, które nazywa wizjami, po prostu na informacjach z gazet, na informacjach ze źródeł politycznych, które ma, bo przecież chwali się, że ma znajomych polityków. Co do tego mam pewność. Dlatego, że on sam to pokazuje po prostu na swoim kanale. Tam są same analizy. Taka jest różnica między nami. A nie ma jest większa przewaga wizji nad analizami. Dlaczego? Ponieważ jeżeli dokonuje ktoś analiz z gazet czy z informacji politycznych, które pozyskał, to te analizy bardzo często są mylne, nietrafione, bo polityka jest zmienna, bo politycy to są ludzie, którzy jak wiatr zawieje, na tą stronę się opowiedzą, który się im bardziej po prostu opłaca. Często zmieniają zdanie. W związku z tym, jeżeli ktoś na przykład udaje jasnowidza, a opiera się o analizy i opiera się o informacje polityczne, które pozyskał lub które zostały mu dostarczone, to jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że nie trafi. Ale jeżeli ktoś, tak jak ja, wykonuje wizję, to prawdopodobieństwo, że to się sprawdzi, jest bardzo duże, w granicach nieraz nawet 100%. Szanowni Państwo, różnica też między nami polega na moralności. Dlatego, że ja nie wyobrażam sobie, aby swoim darem i swoją skutecznością pomagać ludziom z mafii, pomagać ludziom, którzy są i byli niegodni tego. Temu drugiemu to nigdy nie przeszkadzało. Często się chwali na swoim kanale i chwalił, że
współpracował z mafią, że pomagał mafiozi Pershingowi. Ja sobie nie wyobrażam pomagać człowiekowi, który obcinał palce ludziom, który deprawował, niszczył kręgosłupy moralne, który niszczył ludziom życie, który poniewierał ludzi tylko i wyłącznie dlatego, że to mu pasowało, że byli oni dla niego zagrożeniem, albo dlatego, że mógł dzięki nim pozyskać pieniądze. Nigdy mi przez myśl by nie przyszło, aby komuś takiemu pomóc. A jeśli by się to wydarzyło, bo nie wiedziałbym o tym, że na przykład komuś takiemu pomogłem, to nigdy bym się o tym nie pochwalił. Chwaląc się czymś takim, jednocześnie człowiek wyraża swoją jak gdyby brak moralności, brak jakiejś skruchy. W końcu jesteście na kanale tego jasnowidza, przed którym nigdy polskie państwo nie ostrzegało. Przed panem KJ ostrzegało w maju i w październiku 2021 dwa razy polskie państwo, mówiąc między innymi takie słowa. Ustami rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych pana ministra Stanisława Żaryna. Cytuję. Kolejny raz Krzysztof J. szerzy przekaz, który wpisuje się w propagandowe działania przeciwko Polsce. W promowanie jego tez angażuje się portal prowadzący działania informacyjne na rzecz Kremla. Szanowni Państwo, jestem wierny swoim słowom. Jestem wierny temu i pragnę Was do tego przygotować, że Polska stoi w wielkim niebezpieczeństwie historycznym, które ciąży nad nami i które się zbliża niczym ciemne widmo. Chodzi mi o wojnę, którą wywoła w Europie Federacja Rosyjska. Nie o Polskę jej chodzi, ale Polska stoi na drodze. Będzie. Celem jest zdobycie Europy. Celem jest powrót do budowy Związku Radzieckiego. Odbudowa Imperium Sowieckiego. Jest to celem. I nie ukrywa tego celu Władimir Putin. On przed tym wręcz Europę ostrzega, informując o swoich planach. Jestem wierny tym słowom, do tego was przygotowuję. To, co wydarzyło się w listopadzie tego roku 2021, który mija powoli wielkimi krokami, będzie w przyszłości nazywane początkiem wojny z Rosją. Ten rok, 2021, który się kończy, jest rokiem nazywanym przeze mnie zakańczania wielu rzeczy. Skończył się w polityce czas stabilizacji. W polityce polskiej i międzynarodowej, choćby w Europie. Jest to rok także zakańczania stabilizacji gospodarek. Przed czym ostrzegałem? Przecież to ja powiedziałem, że gospodarki w Europie będą upadać jak domino. A całkiem niedawno poinformowaliście mnie o tym, że te słowa wypowiedział dosłownie, że będą upadać jak domino gospodarka za gospodarką Bill Gates. Ostrzegałem przed tym, mówiłem o tym, że będzie we Włoszech, tak, we Francji, w Niemczech, że się zdziwimy, że upadnie DAX niemiecki. Może to się przeciągnęło w czasie. Ale to się zawsze zadzieje, bo czasu nie ma w jasnowidzeniu, to ja określam czas. A co do tego mogę się mylić? Bo czasu nie ma, ale te wizje zawsze się sprawdzają. Szanowni Państwo, mówiłem, że ten rok będzie zakańczaniem wielu spraw, mając na myśli także zakańczanie pokoju wewnętrznego, który we własnych sercach i we własnym kraju, któremu na imię Polska, że będziemy
czuć coraz większy brak pokoju, coraz większy niepokój. Że ten pokój będzie się kończyć. Czy tak się nie dzieje? Czy ustawa o obronie ojczyzny, czy to, co się dzieje przy naszej granicy, o czym jesteśmy codziennie informowani, sytuacja międzynarodowa, w której się znalazła i znajdzie Polska, czy to nie stanowi, że to się zakończa? Tak nazwałem ten rok na przełomie 2020-2021 jako jasnowidz, że będzie to rok zakańczania wielu spraw. Ale rok 2022 przed nami i nazywam ten rok, że będzie już po wszystkim, bo będzie po wszystkim, bo będzie po pokoju, bo będzie także po wielkiej W, która będzie trwała krótko, od 3 do 4 tygodni. Z pomocą nam przyjdzie wszechświat, świat, przyroda, ziemia, która nie pozwoli się zniszczyć i Bóg, który nie pozwoli zniszczyć rodzaju ludzkiego. I o tym właśnie dzisiaj chciałbym z wami rozmawiać. O tym właśnie dzisiaj, moi drodzy, chciałbym z wami rozmawiać i takie wizje wam dzisiaj przedstawić. Rok 2022. Co czeka świat? Widzę ludzi, w łodziach. Widzę ludzi przedzierających się przez przestwór mórz. Płynąca woda i ludzie. Widzę świat pogrążony w ciemności rozpaczy. Świat na 3 etapy ten rok się podzieli. Pierwszy to będzie taki etap że gospodarki muszą upaść. Gospodarki na świecie muszą upaść. I jest przewidziane, że spójrzmy na kontynenty, bo taka mam myśl, taka mi intuicja przychodzi, że skoro jakiś dany kraj na danym kontynencie jakby jest tym wodzowskim, tym najważniejszym, to właśnie dotknie tych krajów. I to chciałbym troszeczkę na ten temat teraz tak na biegu, jak to się mówi, opowiedzieć. Jeśli pozwolicie. Tutaj zacznijmy choćby od Ameryki Północnej. No to wiadomo, że Stany Zjednoczone. Tu musi dojść do dwóch rzeczy. Do kryzysu politycznego wywołanego przez
utratę zdrowia przez głowę państwa, prezydenta, oraz tam będą zamieszki. W momencie, kiedy stanie się wakat na urzędzie przez krótki czas i wiadomo, że przejmie to zaraz pani prezydent Kamala Harris, która jest przygotowana. Ale coś chcę państwu powiedzieć. To będzie, uwaga, przez utratę zdrowia przez prezydenta Joe Bidena, który widząc swoją słabość ogłosi właśnie w tym roku rezygnację z urzędu ze względu na dobro państwa, jakby własna niemoc. Jemu to będzie podpowiedziane i on się uda do szpitala na długi czas. Tam jakaś rura będzie podłączona, coś będzie dziwnego. W tym czasie pani prezydent Kamala Harris przejmie urząd i nastąpią natychmiast zamieszki we wszystkich stanach, które są blisko Oceanu Atlantyckiego i Zatoki Meksykańskiej. Wszystkie te stany będą bardzo zaangażowane. Nowa Szkocja. Jaka mi na myśl tu przychodzi? Karolina Północna, Południowa. W Atlancie widzę duże poruszenie. Alabama, Louisiana, Houston. Tennessee, Kentucky, Indiana. Tutaj to będą takie obszary bardzo zaangażowane w wystąpienia przeciwko władzy. Ale w momencie, kiedy Kamala przejmie urząd, będzie domagani się wyborów. Wróci na tapetę temat Donalda Trumpa, ale Donald Trump nie będzie chciał być prezydentem. Nie. Coś chcę państwu powiedzieć. Będzie starcie dwóch lub trzech kobiet w Stanach Zjednoczonych. To się szybciej wszystko zadzieje, jak myślimy. Dwóch lub trzech kobiet. Ale wygraną już ma zapewnioną. Proszę mnie posłuchać, to co mówię. Wygraną już ma zapewnioną Kamala Harris. Po tym etapie, który się zadzieje w Stanach Zjednoczonych, są te chwile ciszy. To ja wtedy robię wizję, mam obraz, światło, intuicję. Wybaczcie, na tym polega moja praca. Po tym wszystkim nastąpi upadek gospodarczy. Narzędziem wykorzystanym do tego będzie Kamala Harris. Nie będzie chodziło o dolara, ale o jakieś depozyty albo coś na literę D w Stanach Zjednoczonych. Nie umiem, nie wiem, nie znam się na ekonomii. Może nie depozyty, ale... Wiecie, co mi się skojarzyło? Że ludzie mają jakieś takie książeczki. Jak się oglądało takie amerykańskie filmy z dawnych lat, tam 90.
I to są książeczki czekowe. Pewnie już są dawno niemodne w Stanach Zjednoczonych. Ale mi się skojarzyło, że ludzie mając te książeczki czekowe wyrzucali je, że było coś niewarte, nieważne. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Pamiętajcie, że też jesteście na kanale tego jasnowidza, który od początku mówił, że dolar będzie bardzo ważny. W tym samym czasie jasnowidz KJ zapewniał was, że nie. Nawet mam przegrany fragment jego filmu, w którym wbrew moim wizjom, a pytany był o to przez widzów, powiedział, żeby nie inwestować w dolara wprost. Teraz mówi zupełnie co innego, bo przejrzał na oczy, bo teraz już analitycy przejrzeli na oczy, ale kiedy ja jako jasnowidz mówiłem o tym, żeby inwestować, żeby trzymać, wielu się śmiało, atakowało mnie, ale wyszło na moje. A problem jest taki w Polsce, że tutaj służby dotychczas sobie wykreowały jasnowidza, ale nie było takiej sytuacji, aby prawdziwy jasnowidz się pojawił. W związku z tym poczyniono czynności wszelkiego rodzaju, aby mnie dezaktywować, aby mnie unieszkodliwić, w końcu aby mnie zniszczyć i tak dalej, i tak dalej. Doprowadzono do wielu innych sytuacji i niestety, ale mam nadzieję, że kiedyś, jak to się mówi, przyjdzie kryska na matyska, że władza w tym, na tym obszarze się zmieni i zobaczymy, jak niektórzy będą śpiewać. Ale moi drodzy, chcę powiedzieć tylko jedno. Mówiłem o dolarze. Dolar, pomimo tego, że coś się tam złego będzie działo w Stanach Zjednoczonych, jak i wszędzie, będzie w gruncie rzeczy silny. Uwaga, dolar niedługo bardzo mocno spadnie, ale trzymajcie dolara. Dlaczego spadnie? Bo spadną też inne waluty. Ja kiedyś powiedziałem, że dolar wywinduje się kosztem innych walut. Tego świadkiem będziecie. Będziecie świadkiem tego, że złotówka będzie zupełnie nic nie warta. To ja powiedziałem, że za 500 zł te pieniądze, które tam na dzieci się dostaje, będzie można kupić 10 kilo kartofli. Ja to powiedziałem. Przekonacie się, że do takich niestety sytuacji dojdzie. Trzymajcie dolara, bo kiedy będzie euro, złotówka, bardzo funt słaby, to dolar będzie ponad to. Chociażby kosztował dolar 3 zł. Ale będzie ponad to. Musicie zrozumieć. Ja nie jestem ekonomistą. Ja nie jestem ekonomistą. Ale czuję to, że to będzie ta... Bo ja kiedyś wam powiedziałem, Stany Zjednoczone dostaną szybko, jak to się mówi, cios. Ale i szybciej niż inne kraje w Europie chociażby podniosą się. Tu Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o Amerykę Północną. Ameryka Południowa. No i takim wodzącym krajem w Ameryce Południowej kojarzy się oczywiście Brazylia. Nie wiem, taka pierwsza myśl. I proszę mi nie zarzucać, że mam rację, bo przeczytałem coś w gazecie, albo że nie mam racji, bo ma nie być wyborów. Nie wiem tego. Skojarzyła mi się zmiana na urzędzie prezydenta w Brazylii. Skojarzyło mi się to, aż sobie wpiszę. Brazylia wybory. Widzicie? 2021 mają być wybory. Uwierzcie mi. A nie. Wybory prezydenckie w Brazylii odbędą się 2 października 2022. Ale coś wam powiem. Dojdzie do wcześniejszych wyborów w Brazylii. Do wcześniejszych. Do wcześniejszej jakiejś zmiany. Tam dojdzie albo do rewolucji, albo do zmiany. Nie wiem, co się wydarzy. I powiem więcej. To słowo, które wypowiedziałem na literę R, rewolucja, to się naprawdę tam wydarzy.
dojdzie do zmiany mentalności ludzi, ale Brazylia się zacznie izolować od sąsiadów, jak gdyby skojarzyły mi się też rzeczy bardzo przykre wobec kobiet tam w Brazylii. Opowiedziałbym o Chile. Kiedyś taka pani się o Chile pytała, o Argentynę bodajże też. Ale ta pani, jak to się mówi, ona wie, co zrobiła. Dobrze. Moi drodzy, Afryka. Na Afrykę trudno powiedzieć, jaki kraj jest taki wiodący. Ale Afryka kojarzy mi się jako ratunek. Pamiętajcie też, że mówiłem jako pierwszy, i są na to dowody, wystarczy spojrzeć na daty, kto kiedy opublikował film. Mówiłem, że Afryka będzie ratunkiem dla Europy. I tak widzę Afrykę. Ale powiem, jakie kraje będą. Będzie to Demokratyczna Republika Konga, będzie to Tanzania, Gabon, Mozambik, Zimbabwe, Angola, Madagaskar, Gwinea, Burkina Faso. Coś dobrego zadzieje się w Etiopii. Nie będziemy tego świadkami, bo u nas będzie trwała wojna, ale kiedy Europa zatrzyma swoje krążenie, Afryka, w Afryce zacznie krążyć krew. Afryka zacznie się odbudowywać. To tak jakby Europa była hamulcowym rozwoju Afryki. My tego nie będziemy widzieć. I nie, bo wtedy już nie będzie telewizji i radia, żeby to potwierdzić, tą moją wizję. Ale ci, którzy po ratunek udadzą się do Afryki, po tym jak wiele obszarów Europy będzie zalanych i niezdatnych do życia, będzie świadkami tego, jak zaczyna się rozwijać Afryka. Tak. Europa. Może Europa na koniec. Australia. W Australii dojdzie do jakichś zmian klimatycznych. Gdzieś spadnie śnieg, gdzie go nie powinno być, albo gdzie go od lat nie było. To mi się kojarzy, powiem wam, z takim dziwnym obszarem, bo ja patrzę tutaj na mapę, przyznam się. Nie umiem tego wymówić. Queensland, jakby na tym obszarze należy obserwować właśnie dziwną zmianę klimatyczną. Dobrze. Australię. Jeśli w Australii są wulkany, bo raczej to, co widzę, to wulkany. Coś z ziemi
Ale to tak wygląda, jakby z ziemi bomba atomowa. Widzicie, dożyliśmy takich czasów, że trzeba hasłami mówić. Trzeba przerywać chrząknięciami, kasnięciami. I tak mi YouTube ucina bardzo zasięgi, bardzo. I to po prostu powiem szczerze, że gdybym żył w innym kraju jak Polska, to udałbym się dawno do sądu, do prokuratury z tym, bo to jest widoczne. Po prostu to jest działanie na szkodę mojego kanału i w ogóle całe te zabiegi, żeby zniszczyć ten kanał i powstawanie, oczernianie mnie, niszczenie, plucie, ten cały jad, to powiem szczerze, to nie jest naturalne i normalne. To zbyt jedną całość się układa. Tak tutaj, w tym kraju, w Polsce, coś się takiego zrobiło, że nie można mówić prawdy. Niestety. I to się nie podoba ludziom ze Stanów Zjednoczonych. Ten kraj się zamienia po prostu w kraj jednym wielką, jak taką dziurę, po prostu pipidówek. No. Przepraszam, ale muszę to o Polsce powiedzieć. Po prostu Polska zamienia się w pipidówek, w taką dziurę, no. W kraj, który stanął w miejscu i w kraj, który nie rozwija się społecznie. Po prostu. Jakiś taki dziwny kraj, który dla własnych obywateli polskich jest zły, który staje się ciemiężcą, ale jeżeli masz łatkę na przykład uchodźcy albo jesteś z Ukrainy, na przykład jesteś dużo lepiej traktowany. Ale na ten temat mam wywiad z pewną panią, nie wiem, czy już wam o tym mówiłem, która mi opowiadała, jak to się jest w jej dużym zakładzie pracy, jak są traktowani Polacy, jak na przykład ludzie z Ukrainy. Jak ci ludzie z Ukrainy, która jest niby taka dla której my jesteśmy tacy dobrzy, jak się wobec nas zachowują. No ale to inny temat. Ale mówię, dożyliśmy takich czasów, że pewnych słów nie można wypowiedzieć. Wiecie, że ja na tym kanale mówię wprost. A pewne rzeczy już mam dosyć, pewnych rzeczy. Queensland, tutaj będą zmiany. I coś powiem Australijczykom. Bo mam widzów z Australii. Nowa Południowa Walia i Wiktoria. Melbourne, Sydney. Widzicie, w wielu przepowiedniach Sydney jakby ma być zniszczone, nie? A ja wam coś powiem. Melbourne, Sydney, Brisbane, nie wiem, czy dobrze czytam. Nowa Południowa Walia i Wiktoria. Ratunek. Szansa. W ogóle może Tasmania, Nowa Zelandia. Bardzo bezpieczny obszar dla świata. Australijczycy, chcąc się uratować, bo Australię dosięgną zmiany klimatyczne. Duże. Australii nie dosięgnie W jako taka, ale zmiany klimatyczne, które będą spowodowane przez W i technologie, które podczas niej będą użyte. Australijczycy powinni udać się na Nową Południową Walię, Wiktorię, Nową Zelandię i Tasmanię. Morze Tasmana będzie bardzo spokojne i bezpieczne. Obszar, ten, który wymieniłem, jest ratunkiem dla tych ludzi. Tak. Tak. Kochani, teraz Azja. Czyli tutaj Chiny, Indie. Na krótki moment Indie będą wspomną o swoim uzbrojeniu, o swojej o głowicach atomowych. W ogóle o takim tych silosach, o różnych takich nawet takich tej technologii, których nie potrafię nazwać. Widzę wielkie takie silosy, takie okrągłe, to jest takie jak walec, wielkie. Jak cały blok gdzieś tam w Polsce, blok mieszkalny. Wielkie to jest. To jest broń.
I to w swojej strukturze, jakby pod warstwą pierwszą, której się nie widzi, którą się widzi, a ta kolejna to jest właśnie tej strukturze, ma pełno elektroniki, światła. Albo prąd przechodzi, nie wiem, dziwnie to jest. To jest bardzo duża broń. O co będzie chodziło Indyjczykom? Dlaczego o tym wspomną? O tym będą widzieć, co robią Chiny i Rosja, jak inne kraje, jak Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, jak niektóre kraje będą sprzymierzone z Federacją Rosyjską i będą, jak będą ich ludzie działać na terenie Europy. W czasie wojny Indie przypomną o tym. Ratunek dla Europy przyjdzie z Indii. Indie nie będą ruszone. Widzę Laos, Tajlandia, dużo wody. Laos, Tajlandia, dużo wody. Wspomnijcie moje słowa. Kiedy? Nie wiem. Szybciej nim nam się wydaje. Laos, Tajlandia. Zalany Laos. Możliwe to jest? Jeżeli chodzi tutaj Chiny, widzę, że Chiny, jakby w Chinach regiony, czy może województwa, no nie wiem, jakby obszary, na przykład, no nie wiem, taki obszar, takie nazwy. Henan, Shantung, Yunnan, albo Hubei, że one będą i wszystkie, że dużo obszarów przy Morzu Wschodniochińskim i przy Tajwanie będą zamknięte żołnierzami w czarnych mundurach. Widzę, to się zadzieje nocą, albo ja to widzę nocą, widzę światła policyjne z wozów policyjnych. Zamknięcie, sprawdzanie na granicy obszarów, województw, nie wiem, czy tam są województwa, tych obszarów i nie tylko tych, które wymieniłem. Yunnan, Guangdong, Hainan. A z Hainan, a na Hainan to dużo samolotów. Nie wiem. I po prostu widzę właśnie, że odcięte te obszary. By wschodnie Chiny. W 2022 roku Tajwan siłą będzie przymuszony społeczeństwo do przyłączenia się administracyjnie, politycznie i gospodarczo do Chin. Dość zabawy, wystąpienie tego przywódcy chińskiego, czy Pilinga, czy jak on tam ma, że dość zabawy i takie ostre słowa i naprawdę siłą, to długo nie będzie trwać. I co będzie bardzo dziwne, świat, który powinien zareagować na to, nie zareaguje. Świat na to nie zareaguje. Ponieważ coś się będzie działo w Europie w tym czasie. Dobrze. Na pewno. Kolejna sprawa. Europa. Niemcy. One rządzą w Europie. Nie oszukujmy się. Niemcy. Co się wydarzy w Niemczech z elektroniką? Nie z elektroniką, tylko z przesyłaniem radiowym albo właśnie telefony komórkowe. To jakby na chwilowe wyłączenie internetu na wielkim obszarze Niemiec i telefonów komórkowych.
chwilowe, albo i niechwilowe, takie znienacka. W Niemczech, zobaczcie, pamiętacie, jak wam powiedziałem, że zobaczcie, był jasnowidz, który wam mówił, że na święta możecie mieć wyłączenia prądu, analityk, jego kolega to samo. Słuchajcie, nic się nie wydarzyło, nie? Ale mówiłem wam coś takiego, że się nie wydarzy, ale w krajach zachodniej Europy będą te wyłączenia prądu. Będą jakby braki. I to się wydarzy. Widzę, że jest dziwne, w wielu miastach Niemiec jakby bez prądu i zamieszki na ulicach. Ludzie nie będą mogli wyjąć pieniędzy z bankomatu. Wyjąć we Unii Europejskiej, na jakimś kraju, może w Niemczech właśnie, wyjąć pieniędzy z bankomatu, będą niszczyć bankomaty, rabować banki, bo nie będą mieć żywej gotówki przy sobie, tylko mieli karty, a nie będą te karty mogli wykorzystywać, bo nie będą działały terminale. Działały. Pierwsza połowa 2022 roku to będzie czas próby dla Europy bardzo. Od lutego 2022 bardzo szybko te rzeczy, o których mówię, będą się działy. Że będziemy zszokowani intensywnością tych wydarzeń. Rok 2022 to będzie tragedia dla Polski. Polityczna, gospodarcza, ekonomiczna i moralna. I moralna. Moi drodzy, i moralna. ...2021 rok to był rok wysypu tematu pedofilii w kościele. Natomiast będzie się mówił o finansach kościoła w 2022 roku. O jakiejś wielkiej aferze. Ustępować będą ludzie z urzędów. Kościołem bardziej wstrząśnie zamach na papieża. Zamach na urząd. Moi drodzy, obserwujmy też Pragę czeską. Nikt nie mówi o Czechach, ale w Pradze się coś zadzieje. To będzie związane ze słowem zamach. Będzie w Budapeszcie. Czy wy wiecie, że w Budapeszcie się zadzieją rzeczy, które... Teraz się wydaje Węgry spokojne, nie? A teraz mi myśl przyszła, że w Węgrzech władza tego kraju przygotowuje coś, co ma zintegrować ludzi wokół tej władzy. Jakieś niebezpieczeństwo, które ma być w ostateczności to użyte, ale będzie. Dojdzie na Węgrzech do podpalenia, do bomby jakiejś w jakimś urzędzie, do czegoś. Elekcja. To będzie z elekcją, nie wiem, o co chodzi. Ale to w ostateczności będą chcieli użyć. I chyba użyją tam. Żeby pokazać ludziom, zintegrować z państwem, że nie czas na zmiany. Taka mi myśl przyszła. Obserwujmy Barcelonę.
Opowiem o tym w następnym filmie, co przed chwilą ujrzałem. Coś jeszcze chcę powiedzieć. Pamiętacie, co się wydarzyło w World Trade Center? Moi drodzy, cały świat wstrzymał wtedy oddech. Ale coś jest w Stanach Zjednoczonych szykowane, przez co świat też wstrzyma oddech. I może być to porównywane do World Trade Center. Albo i większe. Kiedy się to wydarzy, nie wiem. Ale patrzyłem na Moskwę wtedy. Oby Rosjanie w tym nie mieszali palców. Bo patrzyłem na mapę, patrzę Europy i patrzyłem na Moskwę. Duża bieda w Moskwie. Duża bieda w Rosji. Będzie rozdawać się jedzenie. Jeśli chodzi o Ukrainę, moich słów nie cofam. Z zeszłego roku. Ukraina zapłacze szybciej, jak myślimy. Patrzcie na Mołdawię, na Ukrainę, Białoruś. Przepowiedziałbym upadek tureckiej monety, waluty. To się stało. I to się dzieje na waszych oczach. Moi drodzy, opowiem w następnym filmie o Polsce. A w Manchesterze zawyją syreny. Manchester. Policja tam rozlepia takie białe, czerwone, takie szarfy, jakby oddziela jakiś obszar. Manchester. Dojdzie do tragedii. W Europie będą. Zapowiadałem to. Zamachy. Terrorysty. Czy nie? Ale inicjowane przez kraje, w których to się będzie działo. Przez władze tych krajów. Powtarzam, Polskę czeka zapaść. Bardzo mi się kojarzy zapaść. Słowo. Niespodziewanie. Na wielu obszarach. W tym służby zdrowia. Moi drodzy, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym filmie Polska i to, co czeka. 2022 rok to ten rok, do którego żeśmy się przygotowywali. A styczeń, a listopad 2021 będzie w historii świata nazywany początkiem wojny chyba trzeciej światowej, a na pewno z Rosją. Tak. O wielu rzeczach nie mogę mówić. Żyjemy w takich czasach. I tak mam bardzo obniżane zasięgi w sposób niesamowity. Widzę w statystykach po prostu, co się dzieje. Nie ma takiej możliwości, żeby... nie będę opowiadał. To trzeba po prostu zobaczyć, doświadczyć. No widać tutaj nie po prostu działania jakieś przeciwko kanałowi. 2022 to rok, do którego was przygotowywałem. To rok wielkiego wstrząsu politycznego, gospodarczego i społecznego w naszej ojczyźnie. To będzie rok Wielkiej W.
Ten czas nadchodzi, o tym trzeba bardzo mówić. Jestem przekonany, że wiedzą o tym politycy, że wie o tym głowa naszego państwa. Jestem przekonany, że najbogatsi ludzie Europy, w tym naszej ojczyzny, do tego się przygotowywują. Bardzo was proszę, sumieniem jasnowidza, byście także i wy lepiej byli przygotowani do tych wielkich, ciężkich wydarzeń, które mogą nadejść, a które są trudne, które mogą was zastać w nieoczekiwany sposób i czasie, niżli byście byli do tego nieprzygotowani. Czas nagli, trzeba bić w tarabany i pomimo i wbrew wszystkim przygotowywać się. Jeśli robisz zapasy i szykujesz się, rób to z głową. Szukaj na tym kanale filmów, w których mówiłem, co należy mieć, co należy zbierać, jak to powinno wyglądać. Uważaj na wiele kanałów prepersowskich, które tak naprawdę prowadzą sklepy obok swojej działalności YouTube'owej i bardziej promują towary ze swoich sklepów, które nie będą po prostu przydatne na wypadek W, które mogą być obciążeniem dla was. Przygotowywać się trzeba w proste rzeczy. Bez żadnego zacięcia wielu tysięcy złotych, ale z głową. Przykładem jestem ja. Nie zrobiłem zakupów za nie wiadomo jakie pieniądze, bo mnie po prostu na to nie stać. Ale systematyczną pracą i przygotowywaniem się w rzeczy wcale nie najdroższe, ale najlepsze jakościowo, na ile było mnie stać, uważam, że jestem jako tako przygotowany. Pamiętajcie jedno, załóżcie sobie takie teoretyczne hasła, jak na przykład brak prądu, co wtedy muszę mieć? Brak wody, co wtedy muszę mieć? Brak lekarstw, co wtedy mogę mieć? Jakie będą skutki? Jak temu przeciwdziałać? I na to przeciwdziałać trzeba po prostu zrobić zakupy, by to mieć. To jest bardzo ważne. Kiedy wchodzicie na kanały niektórych prepersów, możecie złapać się za głowę, jak to trudno, ile tych rzeczy trzeba mieć. Rzeczywiście, nieraz chodząc na ich sklepy, no trzeba się złapać i trzeba było mieć portfel wypchany dolarami, miliardami, po prostu milionami. Kogo na to stać? Na pewno nie nas Polaków. Czyńcie z głową, niewiele trzeba, ale zawsze coś trzeba mieć. Aby wewnętrznie, psychologicznie czuć bezpieczeństwo, aby się zabezpieczyć? Bo posiadanie choćby tego plecaka ucieczkowego, z którego wielu się śmiało, a teraz mam nadzieję, chyba się nie śmieje. Posiadanie zapasów leków, posiadanie większej ilości żywności, liofilizowanej czy jakiejkolwiek innej, suszonej, daje wam także tą gwarancję poczucia bezpieczeństwa psychicznego, psychologicznego. A to wbrew pozorom jest bardzo ważne. Nawet gdybyście mieli opuścić swój dom i zostawić to gdzieś w tym wyznaczonym jednym miejscu, ale z tą szansą być, że możecie tutaj powrócić i to wziąć, to jest w waszej myśli, w waszej głowie, w waszym sercu to poczucie bezpieczeństwa. W chwili, kiedy innym będzie tego brakować, wy będziecie mieć poczucie bezpieczeństwa i tym będziecie mogli obdarzać innych, tym się dzielić z innymi, tym poczuciem bezpieczeństwa. Pamiętajcie tylko jedno. Polska będzie o tyle, o ile wy będziecie. Polskę nie stanowią budynki. Polskę nie stanowią dzieła, sztuki, architektury urbanistycznej czy jakiekolwiek inne. Trzon Polski to jej obywatele. To wy jesteście tą siłą, która może sprzeciwić się wrogowi i której tak naprawdę wróg najbardziej się boi. Wróg zrobi wszystko, aby ośmieszyć temat przygotowań, aby ośmieszyć temat wojny,
miejcie tego świadomość, że Polska już jest na tym etapie, w którym jasno trzeba mówić, że trzeba się przygotowywać. O tym w następnym filmie więcej.